31 za, przy 2 osobach wstrzymujących się. Kilka osób opuściło salę lub nie oddało głosu. To na znak protestu przeciw pośpiechowi i sposobowi wyłonienia nowego właściciela klubu. Pochopna decyzja radnych ze środy na czwartek o sprzedaży tak ważnego dla części wrocławian klubu może tylko spowodować, że WKS Śląsk szlak trafi. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały liczył 90 stron. On został przesłany do radnych dzisiaj rano. Radni wiedzieli wszystko, co powinni wiedzieć, odpierał zarzuty prezydent Wrocławia. Radni decydują tylko w jednej kwestii, wyrażają zgodę na proces prywatyzacyjny. Reszta spraw spoczywa na moim zespole. O tym, że będą wyrażali taką zgodę, wiedzą od przynajmniej pół roku. Większość radnych nie ma wątpliwości. Klub trzeba sprzedać, bo zawodowy sport to nie jest zadanie dla samorządu. Naprawdę można powiedzieć chapeau. Tak o ofercie konsorcjum spółek, w którym główną rolę odgrywa biznesmen Grzegorz Ślak, mówili radni Nowoczesnej. Mamy tutaj dobre gwarancje, jeżeli chodzi o wysokość finansowania przez kolejne lata. Korzystne są również zapisy dotyczące tego, jakiego wsparcia oczekuje inwestor ze strony miasta na szkolenie dzieci i młodzieży. A to wyniesie 2 miliony złotych rocznie. Grzegorz Ślak w ciągu najbliższych 3 lat ma z kolei zainwestować w klub 45 milionów złotych. Radni Platformy Obywatelskiej poparli sprzedaż klubu, ale stawiają warunek. Co kwartał chcą sprawozdania z działalności. Wierzę, że kancelaria pana Masioty, która wzięła za te 600 tysięcy, wykonała swoją pracę w sposób właściwy i wskazała tego oferenta, który jest po prostu najlepszy. A wraz z nowym właścicielem mogą przyjść zmiany w zarządzie klubu. W drużynie mają też pojawić się nowi zawodnicy. Piłkarze są na obozie w tej chwili z trenerem. Tu się nic nie zmienia, trwają przygotowania do sezonu. Ten rozpocznie się 14 lipca, już z nowym właścicielem. Wrocław, Ewelina Klemke.